Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych Warszawa 2021. Bartosz Soćko, główny bohater tutaj tej partii. No tak, moi drodzy, spoiler leci, ale wszyscy pewnie już się domyślacie, już w internecie huczy głośno. Bartosz Soćko wygrywa partię z Mistrzem Świata. Można by powiedzieć nawet wygrywa, to mało powiedziane. Masakruje go wręcz. Powiem tak. Przed partią Magnus Carlsen przyszedł do szachownicy. Czas już został opuszczony, bo runda wystartowała, nikt nie miał pretensji. Magnus spokojnie zdjął sobie najpierw marynarkę, powiesił na krzesełku, następnie napił się trochę wody, poprawił spokojnie figury i tak upłynęło mu 30 sekund, a 3 minuty plus 2 sekundy to jest dosyć mało, a 30 sekund jeszcze mu mykło, więc no, można powiedzieć, że to jest taka mała nonszalancja, nie wiem, lekceważenie przeciwnika. Ciężko stwierdzić, nie chcę tego za bardzo oceniać. No, mistrz świata rządzi się swoimi prawami, ale jednak chyba trochę zabrakło mu w tym momencie czasu. Moi drodzy, Bartosz Soćko, bardzo dobry blickarz, naprawdę rewelacja. 5 z 5 pierwszych rund. Dalej wyniki można sobie sprawdzić, jak to wygląda. Jak wyglądają, partie będą trwały dalej. Dobra, wstęp długi, moi drodzy, ale przejdźmy już od razu do rzeczy. Tutaj pan Bartosz Soćko, miałem przyjemność też z nim zagrać. Rozpoczął ruchem D4, skoczek zagrał na F6, posunięcie C4, E6 ze strony mistrza świata, skoczek F3, D5, na co tutaj białe odpowiedziały ruch G3, czyli takie katalońskie systemy wybiera nasz polski arcymistrz i przy okazji trener kadry narodowej mężczyzn. Goniec zagrywa na B4, skoczek zagrywa na D2. Posunięcie roszada ze strony mistrza świata, goniec G2, B6. To są normalne posunięcia z jednej i z drugiej strony. Teoria debiutów leci książkowo. Roszada ze strony białych, goniec na B2. Tutaj wiadomo, że goniec chce mocno uderzać po diagonali, więc goniec tu się ustawia naprzeciwko, żeby walczyć. No i w tej sytuacji skoczek zagrywa na E5. Bardzo sprytne posunięcie, ale też teoretyczne oczywiście. Chodzi o to, żeby nie dopuścić teraz do bicia tutaj na C4, wiadomo, ale skoczek też się bardzo fajnie ustawia. Tutaj można czarnymi grać bardzo dużo rzeczy, mianowicie nawet skoczek C6, można też C6 zagrać, takie ruchy również widziałem. No ale mistrz świata wybiera takie posunięcie pod tytułem Hetman C8. Jest to ruch ciekawy, sprytny i też teoretyczny. Głównie chodzi o to, żeby bronić tego gońca na G2, no i tutaj mieć też wieżę w zanadrzu, żeby od razu wieża zagrała sobie na D8 za cenę niewyprowadzania jeszcze skoczka z B8. Na co białe zagrały sobie spokojnie Hetman C2. Ja mówię tak spokojnie, ale te ruchy były wykonywane dosyć szybko. Tutaj pan Bartosz jest przygotowany mega debiutowo, więc wie wszystko, co się dzieje. Co jest ciekawe, mega kultura, mega takie poker face. To jest bardzo przydatne na pewno w szachach. Nie widać w ogóle emocji po tym zawodniku, czy wygrywa, czy przegrywa, czy remisuje, czy ma gorszą pozycję, czy lepszą. To jest naprawdę no, godne naśladowania, można przyznać. I teraz tak. Czarne wybiły tutaj na C4, na co skoczek wybił na C4. Widzimy, że goniec się już lepiej otwiera. No ale Magnus oczywiście wymienia tą silną figurę białych, na co odbicie nastąpiło i hetman B7. I teraz można się zastanowić, jak grać. Tutaj Soćko zagrał królem na G1, ale istnieje również opcja zagrania F3. Ja powiem szczerze, taki ruch F3 bym chyba zagrał od ręki. Aczkolwiek odejście królem na pewno jest dobre, z tego względu, że od razu schodzimy z jakichkolwiek związań. W grze błyskawicznej może to mieć duże plusy, żeby nie mieć problemu. Pozycja jest tu równa, moi drodzy. No i w tej sytuacji Magnus zagrywa wieża D8. Wieża D8 od razu atakuje pionka, to jest sprawa oczywista. Wieża D1, obronić pionka trzeba. Posunięcie H6, żeby troszeczkę ograniczyć tutaj gońca. No i moi drodzy, Bartosz Soćko zagrywa goniec F4. Jest to naturalne, normalne posunięcie, ale ja już pragnę się przyjrzeć pozycji trochę bliżej i spróbujmy znaleźć dosyć ciekawą alternatywę dla białych w tej sytuacji. To jest no, ruch taki naprawdę ciekawy, jak na mistrza świata myślę, że wystarczyłby, bo tutaj można fajnie zremisować. Otóż jest to posunięcie. Skoczek bije na F7. Bardzo ciekawy ruch.
No, zbić trzeba, bo inaczej pion więcej u białych i pozamiatane. Król zbija i skoczek e5 daje kolejnego szacha. No, król raczej ucieka na g8. Inne posunięcia są gorsze tutaj według silnika. I teraz, moi drodzy, hetman b3. Cały myk polega na tym, że atakujemy gońca i atakujemy pionka na e6. Jeżeli skoczek zagra na d5, no i broni gońca i zasłania się tutaj, i zasłania pionka, no to mamy ruch e4. To jest pozycja, która jest bardzo dobra bardzo dobra dla białych. No to jest około równe. Tutaj zabiegi kosmetyczne istnieją. No po prostu w następnym ruchu wybijamy skoczka, odzyskujemy figurę i tyle w temacie. Ale prawdopodobnie jakby tak poszło, to Magnus by zagrał skoczek d5, ale jakby na przykład w tej sytuacji goniec wrócił na f8, zachowując figurę, no to hetman e6 z szachem, król h7 i hetman f5. I tutaj mamy wiecznego szacha tak naprawdę, bo jak król zagra na h8, to skoczek f7 i zyskujemy figurę i to białe wygrywają pozycję. Taki ruch g6 oczywiście też nie działa, bo nawet przegrywa, bo jest hetman g6, król h8, skoczek f7. Więc no, takie dosyć ciekawe uderzenia ze strony tutaj białych mogłyby nastąpić. Ale pan Bartosz Soćko zagrywa sobie z gońcem na f4 spokojnie. Skoczek z b na d7, ostatnia figura weszła do gry. No i ostatnia figura wieża ac1 weszła do gry białych i to wygląda naprawdę bardzo solidnie, bardzo imponująco, normalnie w każdym razie wyprowadzenie wszystkich figur to jest mistrzem świata bez żadnych problemów, no ale to na poziomie arcymistrzowskim jest dosyć easy. Moi drodzy, wieża AC8 zagrywa Magnus. No i to jest taka już mała niedokładność, a wydawałoby się, że ostatnia figura teraz czarnych wchodzi do gry, jest w porządku, ale no właśnie, ale teraz następuje posunięcie, które jest posunięciem raz, że naturalnym, a dwa, że niezwykle silnym. Jest to ruch hetman b3. I nagle okazuje się, że czarne mają ogromne problemy. Tak, są ogromne problemy. Uważam, że już jest ciężko dla czarnych, dlatego że jeżeli odejdzie na przykład goniec na f8, bo to się może narzucać na przykład, no to jest skoczek a5, moi drodzy. I tu się pakujemy na pole c6. Bardzo nieprzyjemny ruch dla czarnych. Na przykład po hetman e4, żeby tutaj gdzieś tam atakować, w ogóle odejść gdziekolwiek, no to skoczek na c6 i uważam, że ta pozycja jest bardzo, bardzo przyjemna dla białych. No mega pozycja. Ten skoczek na c6 paraliżuje totalnie pozycję. Tak nie poszło. Magnus szukał tu alternatywy. No i te 30 sekund na początku mogłoby na pewno nieco pomóc. No ale cóż, zachował się jak zachował. Co zrobić? Aczkolwiek dalej darzymy go sympatią. To nie jest tak, że po jednej takim dziwnym zachowaniu. Znaczy, mówię akurat o swoich odczuciach, że tutaj już go absolutnie krytykuję. Nie, nie, nie. Ale no jednak te 30 sekund mógłby sobie zostawić. Moi drodzy, A5 zostało zagrane. A5 zostało zagrane. No i teraz jest ruch A3. Oczywiście ruch obowiązkowy raczej. Tutaj trzeba tego gońca przepędzić. I teraz Magnus oczywiście widzi, że jak odejdzie gońcem, no to dostanie tutaj plombę na A5. No więc B5 próbuje zamieszać w tej pozycji. Jednak w tej sytuacji dosyć forsownie wszystko się dzieje. No i teraz pan Bartosz Soćko dobrze podchodzi do tej pozycji i gra tak bardzo, bardzo prosto, bardzo wyraźnie, nie kombinuje. Czas w blitzu jest ważny i nastąpiło wybicie najpierw na d7. Dobry ruch. Jeżeli tutaj pionek wybija na c4, no to skoczkiem oczywiście z szachem i odbijamy, zyskujemy pionki po prostu i dalej jest dobra, aktywna pozycja. Czarne wybiły skoczka na d7, no i tutaj goniec od razu został palnięty. Pionek skoczka wybić musi i wieża bije c4. I w tej sytuacji po prostu pionek więcej u białych i aktywny goniec, tutaj słabość. No pozycja białych jest miodzia, moi drodzy. Magnus zaczyna przeginać przeginać w tej sytuacji. Zagrywa A4. Ruch, no, wydaje się bardzo sprytny, bo jak zbijemy hetmanem, to skoczek B6 i mamy widełki. Więc jak należy zachować się w tej sytuacji białymi? Otóż, moi drodzy, oczywiście, że bijemy pionka. Pan Bartosz robi to bardzo szybko. To jest prosta taktyka. No, skoczek zagrywa na B6. Nie wiem, Magnus chyba nie przewidział pewnych rzeczy. Może nie przewidział. Hetman C6, a tak w partii nastąpiło. No i zdobycie jakości jest już trudne ze strony czarnych. Hetman zagrywa na A6, wieża spokojnie wraca na C2, kontrolując swój obóz. Dwa pionki więcej, pozycja no bardzo, bardzo dobra białych. Hetman zagrywa na A2, gdzieś tam szuka szczęścia w obozie przeciwnika. Na co pierwsza linia silnika to jest naprawdę szacun dla naszego arcymistrza, ale to jest arcymistrz o rankingu 2650, około w klasykach, moi drodzy, więc
No, pan Bartosz zresztą ma ogromne, ogromne doświadczenie w szachach. Zagrywa posunięcie e4. Przede wszystkim nie wpuszcza żadnej figury na pole d5. To jest bardzo, bardzo ważne. Mówię to głównie o skoczku. Hetman zagrywa na b3. No i teraz plan białych jest prosty. Wymieniać figury. Jak mamy coś więcej, to próbujemy wymieniać. No i takie oczywiście ruchy pod tytułem hetman c3 są dobre. a4, hetman zagrywa b3, gonimy hetmana, hetman a6, na co wieża a1. Oczywiście tu są ruchy za darmo, dosyć proste, hetman b5. No i w tej sytuacji tutaj myślę, że można by było gonić hetmana grając wieża a5, wieża c5. To by było już combo pozycyjne, aczkolwiek wieża a7 również jest bardzo dobrym ruchem. Ale hetman c5 zostaje zagrany. No taki ruch dający jakieś tutaj złudne nadzieje mistrzowi świata, aczkolwiek dalej przewaga jest po stronie białych. Hetman zagrywa na d3, no i teraz pan Bartosz gońcem zbija na c7. Niestety ten ruch no, wyrównuje sytuację zdecydowanie dla czarnych. Zaraz powiem dlaczego, ale jak należałoby zagrać. Przede wszystkim po wieża e1 bronimy tutaj pionka. No i na przykład jak hetman zbija na d4, no to wtedy gońcem możemy zbić na c7. I teraz no, wymiany są nieuniknione raczej na c5, jakiś skoczek a8, wymieniamy. No po prostu białe zyskują tutaj dalej dwa pionki i hetmany są wymienione. Ale dlaczego goniec C7 jest ruchem błędnym, który wypuszcza przewagę? Otóż w tej sytuacji, moi drodzy, należałoby zagrać wieża D7. I tutaj za bardzo nie widać, jak grać. No, ciężko stwierdzić, co zrobić. No, jeżeli tutaj wybijemy na B6, to tracimy wieżę, więc na przykład jakaś wieża, powiedzmy C3, to hetman D2. No i tak naprawdę nie widać, co dalej w tej sytuacji robić. Moi drodzy, no oczywiście to się łatwo mówi, jak się analizuje, w partii jest o wiele trudniej, ale takie szybkie uderzenie na C7 Magnusa wybiło z rytmu, gdyż popełnia decydujący błąd. Magnus bierze pionka. No i tak naprawdę w tej sytuacji po prostu, moi drodzy, zbijamy skoczka na B6. Figura więcej, ale jeszcze trzeba bardzo, bardzo uważać. Wieża zbiła na D4. I teraz bardzo ładne posunięcie, naprawdę na partii błyskawicznej, robiąc te ruchy dosyć szybko, jest to mega szacun, że taka taktyka jest widziana przez białe. Znaczy, ja tu nie umniejszam absolutnie umiejętności, tylko no, wiadomo, w blitzu trzeba bardzo szybko podejmować decyzje. I to są dobre decyzje. Goniec E5, moi drodzy, bardzo ładny ruch. No i teraz tak, jeżeli tutaj wieża zbija, no to wzbijamy na D4. Oczywiście tutaj istnieje bardzo dużo taktyki. Wieża bije, hetman bije na E5, to bijemy na C8. W tej sytuacji wieża dała szacha. No widzimy oddanie tutaj figurki, na co białe oczywiście muszą odbić, ale jest wieża bije na C2. Figura więcej, moi drodzy, po stronie białych. Hetman D4. Pełna tutaj obrona wszystkich figur, wszystko jest kontrolowane, pozycja jest już totalnie wygrana. Hetman zagrywa na F3 i teraz, moi drodzy, Bartosz Soćko zbił na G7. No tutaj jeszcze jakieś małe dymy mogą następować, ale wszystko jest pod kontrolą. Tylko że bardzo prosty motyw, który wygrywa bardzo szybko, jest to posunięcie hetman D8, król H7 i hetman D3 z prostą wymianą hetmanów. W tej sytuacji na 100% jestem przekonany, że Magnus by poddał partię. Jednak gdy są jeszcze hetmany, to jest jeszcze jakaś nadzieja. Goniec zbił na G7, na co wieża F2. No właśnie, tutaj grozi mat, bardzo niebezpieczna sytuacja. Hetman wieżę odbić musi i hetman zbija na D1 z szachem. Jednak jest hetman F1, hetman zagrywa na D2, goniec na F6, widzimy tu już figury się stabilizują, hetman B4, Magnus zrezygnowany już był w tej pozycji, ale jeszcze kilka ruchów wykonał. Hetman F3, król H7, nastąpił szach na D3, król G8, no i wystarczy królem lekko podejść, znaleźć dobrą placówkę dla króla. Hetman zagrywa na B7 z szachem, król. Przepraszam najmocniej, tutaj król nie zagrał na H3, tylko hetman jeszcze się zasłonił. Hetman wrócił na B4, król H3, król H7 znowu, hetman D3 dał szacha, król G8. Moi drodzy, i teraz bardzo ładny ruch, który nie wypuszcza w przyszłości króla czarnego na pole F5. To król G4. Bardzo dobry ruch. Król nie jest możliwością, żeby go zaszachować. Hetman tutaj zagrał na F4. No i prosta rzecz, hetman D8, po którym Magnus Carlsen się poddał. Dlatego, że jak król zagra na H7, jest szach, jest tutaj odejście i mat na G7. Moi drodzy,
Piękna partia Bartosza Soćko, czyściutka partia, poza właśnie tam jednym przeoczeniem, ale to się w liczu naprawdę zdarza, że tam wyrównuje niby sytuację. Lecz no, wielkie gratulacje. Jest to na pewno mała historia w polskich szachach. No, nierzadko, nieczęsto wygrywamy. Polski zawodnik wygrywa z mistrzem świata. Wielkie gratulacje. Zachęcam do łapek w górę, nowy kanał Chess Memories, polecam subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.